To był dla mnie wielki nauczyciel, bo wejść w środowisko przedsiębiorców, ludzi biznesu i tak dalej, to trzeba znać oczywiście kluczki, jak się poruszać i w jaki sposób ich zachęcić do tego, żeby do tej organizacji przystąpili. I Karol mi takie wskazówki udzielał. On był ze mną na co dzień i cały czas mnie do tego przygotowywał i myśmy tą izbę, Polską Izbę Gospodarczą z nim naprawdę postawili na takim poziomie, że dzisiaj jest nas tam 460, jeśli chodzi o członków wszystkich rodzajów i wielkości przedsiębiorstw i naprawdę zrobiliśmy wielką sprawę. To był człowiek, który chciał wszystkim w życiu pomóc. Taki miał, to był jego charakter. Karol nigdy nie powiedział dla mnie, Heniek, ja ci nie pomogę. Mówi do mnie tak, pokaż, co chcesz zrobić, ja to ocenię i ci pomogę. I to była jego puenta. Urodzić się, dorastać, trudzić się, cierpieć i potem koniec. Tak nie jest. Jesteśmy odkupieni. Bóg jest naszym zbawcą, kocha nas, pragnie naszego szczęścia. Idziemy więc w ramiona Boga Ojca, prowadzi nas Jezus. To przeżył już Karol, my za nim orędujemy. Pełni nadziei w moc Chrystusowego zmartwychwstania wołamy do Boga z całą gorliwością i serdecznością serca o zmiłowanie dla naszego brata. Ale też prosimy u początku tej świętej liturgii, byśmy ją sprawowali jak najgodniej i owoce tej liturgii mogli przekazać właśnie w darze Karolowi. Przeprośmy też za swe grzechy, zaniedbania dobra. Prośmy Boga o zmiłowanie, o przebaczenie. Drodzy przyjaciele świętej pamięci Karola, wy wszyscy, którzy jesteście z nim związani więzami krwi, przyjaźni, znajomości. Życie każdego człowieka, według słusznego powiedzenia świętego Augustyna, jest biegiem ku śmierci. Cursus ad mortem vita hominis est. I bynajmniej w tej myśli świętego biskupa Hippony nie ma miejsca dla zwątpienia i rozpaczy. Bo drogi jego życia, choć wpierw były skierowane ku umiłowaniu jedynie tego, co doczesne i światowe, pod wpływem modlitwy, łez matki, świadectwa jej świętobliwego życia, zostały ukierunkowane w stronę jedynego odkupiciela człowieka, który jedynie może dać prawdziwy pokój sercu. Sam tego doświadczył, sam do tego się przekonał, dlatego mógł powiedzieć: niespokojne serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Stąd święty Augustyn ubolewał, że zbyt wiele czasu roztrwonił, zmarnował i zbyt wiele goryczy doświadczył, zanim odkrył Chrystusa. Późno Cię ukochałem, piękności dawna i zawsze nowa. Późno Cię ukochałem. To doświadczenie odnalezienia Chrystusa pozwoliło mu inaczej patrzeć na życie, inaczej patrzeć na przemijanie, a ostatecznie na wieczność. I chociaż z tą myślą świętego Augustyna o naszym życiowym biegu w stronę śmierci raczej wszyscy ludzie na ziemi będą zgodni, to już tej zgodności nie będzie w samym rozumieniu śmierci. Bowiem dla jednych na tej drodze życia śmierć będzie zwyczajnym murem, z którym przyjdzie się zderzyć i na tym koniec. A dla innych śmierć będzie bramą, przez którą tak, trzeba przejść, ale właśnie po to, by wejść do rzeczywistości nowego życia. A jako ludzie wiary wiemy, że to przejście to nic innego jak wtulenie się w ramiona kochającego Ojca Niebieskiego, który, jak to potwierdził Boży Syn, przygotował dla nas mieszkanie w niebie. I tak rozkochał się święty Augustyn w Chrystusie i w Nim odnalazł właściwy sens życia. Od spotkania z Chrystusem już
nie tylko jego doczesne życie, ale cała wieczność nabrały dla niego nowego blasku, piękna, sensu. A droga w stronę śmierci stała się drogą tęsknoty za spotkaniem z Panem. Ta jego miłość do Pana zaczęła owocować do tego stopnia, że stała się drogowskazem dla niejednego człowieka, który w swoim życiu poszukuje sensu życia i ziemskiego przemijania. A wszystko to dzięki głoszeniu prawdy Ewangelii, którą wpierw święty Augustyn przyjął, by później zanieść innym. Z podobnym doświadczeniem poszukiwania prawdy Ewangelii mierzył się święty Paweł, ongiś Szaweł, prześladowca Kościoła Chrystusowego, a dzisiaj, jak słyszymy w pierwszym czytaniu, apostoł Chrystusa, który w słowach kierowanych do Kolosan dziękuje Bogu i wychwala Boga za wiarę wspólnoty w Kolosach. A ta wiara u nich owocuje. Ta wiara z każdym dniem u nich rośnie. Ta wiara przekłada się na codzienną jakość życia. Dzięki czynimy Bogu Ojcu, Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze ilekroć modlimy się za was. Odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, z powodu nadziei i nagrody odłożonej dla was w niebie. To codzienne życie uczniów pańskich w Kolosach, zakorzenione przez wiarę w głoszeniu Ewangelii, motywowane nadzieją nagrody odłożonej dla wierzących w niebie, pięknie owocuje wzajemną miłością, życzliwością, troską o siebie nawzajem, bo taka jest moc Bożego Słowa. Bo takie owoce przynosi życie tych, którzy na wieki ufają łaskawości Boga. Stąd i psalmista z sercem przepełnionym radością i wdzięcznością wychwala Pana, widząc, jak pięknie owocuje jego życie zakorzenione w przyjaźni z Bogiem, jak wielkie rzeczy czyni Pan w życiu tych, którzy Jemu są oddani. Będę Cię sławił na wieki za to, coś uczyń. Polegał na Twoim imieniu, ponieważ jest dobre dla ludzi oddanych Tobie. Tej wielkiej dobroci i łaskawości Pana doświadczyła również uzdrowiona z gorączki teściowa Szymona Piotra i liczni inni uzdrowieni cierpiący na liczne choroby. Uzdrowiona teściowa, jak zauważył ewangelista Łukasz, od razu usługiwała zgromadzonym. Doświadczenie łaskawości Pana wyzwala bowiem z bierności i pobudza do działania, do czynów miłości. Dlatego współcześni pierwszych chrześcijan, widząc w tym świecie pełnym przemocy, okrucieństwa, ich wzajemną miłość i troskę o siebie nawzajem, pełni zachwytu mówili: patrzcie, jak oni się miłują. To świadectwo miłości, wyrastającej z wiary w Bożego Syna, pociągało innych do wierzenia i zupełnie innego wartościowania życia. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego, chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich: także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. Tymi słowami Jezus pokazuje, że Jego słowo, słowo o wielkiej miłości Boga do człowieka, nie można stawiać granic, bo to słowo ma dotrzeć do serca każdego człowieka bez wyjątku. A głoszenie tego słowa to zadanie, które my również mamy podejmować na drodze naszego życia. Jak to powiedział święty Jan od Krzyża, przy końcu życia będziemy sądzeni z miłości. I tak też od momentu doświadczenia łaskawości Pana czynił święty Augustyn, tak czynił apostoł Paweł, tak również czyniła teściowa apostoła Piotra i wielu innych przed nami, zmierzając w życiowym biegu w stronę śmierci. Tak więc, kiedy dzisiaj wspominamy i ogarniamy modlitwą naszego brata Karola i spoglądamy na jego życie, śmiało możemy powiedzieć, że hojnie obdarowany był przez Pana. I nie budował sobie królestwa tu na ziemi. Nie gromadził niczego dla siebie, ale mając przed oczyma perspektywę Królestwa Bożego i sądu ostatecznego, na którym wybrzmią słowa naszego Pana, cokolwiek
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili, sam szukał tych, którym mógł pomóc, którym mógł choćby trochę rozświetlić mroki życia i przywrócić radość. Więcej, żyjąc w tym świecie, w którym tak często posiadanie wiąże się z izolacją, dystansem, stawianiem murów, on żył pośród nas wbrew temu i nigdy nie izolował się. Nigdy nie tworzył dystansu, nie stawiał murów, ale swoją otwartością, życzliwością, błyskotliwością i żartem pokonywał wszystkie możliwe dystanse i burzył wszelkie mury. Bo na drodze w stronę śmierci potrafił zawsze dostrzegać drugiego człowieka, a w twarzy tego drugiego człowieka potrafił rozpoznać oblicze samego Jezusa Chrystusa, nieraz tak mocno poranionego. Tak więc również my, hojnie obdarowani przez Pana, mamy w naszej codzienności życia głosić prawdę Ewangelii. Nade wszystko świadectwem miłości przekutej na konkretne słowa i czyny życia. Żyjąc w świecie, którym można powiedzieć modnym stał się tak zwany wyścig szczurów i korporacyjny wyzysk, w którym tak potężna jest głuchota na potrzeby drugiego, często słabszego, wreszcie żyjąc w świecie, w którym tyle obojętności, a nawet strachu, że ktoś coś będzie chciał i trzeba będzie stracić chociażby tylko odrobinę czasu na rozmowę, tym bardziej trzeba nam kształtować życie w świetle Bożego Słowa i na miarę Jezusa, którego Bóg posłał, aby ubogim nieść dobrą nowinę. Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam niesamowitą hojność Boga. Widzimy, jak hojny jest Jezus Chrystus, który dokonał tak licznych uzdrowień. Ale zapisał również ewangelista Łukasz, że Jezus z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. Czyli udał się na spotkanie ze swoim Ojcem, by być z Nim sam, na modlitwie. Pokazuje więc nam Jezus, żeby być hojnym, żeby się dzielić, żeby żyć miłością, to wpierw musimy szukać źródła, bo z pustego serca to ani rusz. A źródło jest w Bogu. I tego źródła poszukiwały tłumy, które przyszły do Jezusa i chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Również dzisiaj wielu ludzi, których spotykamy na drodze naszego życia, podobnie jak święty Augustyn z czasu swoich poszukiwań, podobnie jak owych kilku Greków, którzy przybyli do Jerozolimy, a których to napotkał apostoł Filip, wyraża prośbę, może nieraz nieświadomie, chcemy ujrzeć Jezusa. I to jest nasze chrześcijańskie zadanie na naszą drogę w stronę śmierci. Nie tylko mówić o Chrystusie, ale jeszcze bardziej wskazywać na Niego całym naszym życiem, stylem naszego życia, Jego jakością. A co zrobić, żeby odzwierciedlać swoim życiem życie Jezusa Chrystusa? Święty Jan Paweł II w liście apostolskim kierowanym do wiernych na zakończenie jubileuszowego roku 2000 wskazał na konieczność kontemplacji oblicza Chrystusa. A zatem każdy z nas musi mieć swoją życiową pustynię, swoje sam na sam z Chrystusem, by doświadczyć Jego łaskawości i hojności. A On jest tak blisko nas, w Księdze Bożego Słowa, w naszym rozmodleniu, w sakramentach Kościoła, zwłaszcza na co dzień nam dany, w sakramencie Eucharystii i sakramencie pokuty. Trzeba tylko przyjść, zaczerpnąć ze źródła, z Jego serca pełnego miłości i iść do świata, by Jego miłość słowem i czynem tam zanieść. Takiego świadectwa potrzebuje i oczekuje od nas dzisiejszy świat. I tylko tak żyjąc, będziemy mogli iść pewnym krokiem w stronę śmierci. A słowa świętego Pawła u kresu naszego życia będziemy mogli uczynić swoimi. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan sprawiedliwy sędzia. A nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Ty jesteś Syn Boży,
któryś przyszedł do nas, ludzi, aby dać nam życie i to życie wieczne. Powierzamy Tobie w pokornej naszej modlitwie naszego brata Karola. Przyjmij go z miłością do Twojego ojcowskiego domu i pozwól mu cieszyć się owym wieńcem sprawiedliwości. A nam, pielgrzymom, światłem Ewangelii, pokazuj właściwą drogę, byśmy nigdy nie zbłądzili, ale dotarli do domu Ojca, w którym przygotowałeś nam mieszkanie swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Amen. Myślę, że to jest też zadanie, które trzeba byście wy, którzyście byli przyjaciółmi, podjęli tu na naszej ziemi Śląska-Opolskiego. Chciejcie rozwijać dobrą pamięć o Karolu. Mówcie o nim, o jego życiu, o jego postawie. To dobra lekcja. I tak jak już ksiądz Krystian zwrócił uwagę, też podejmijmy to, co nam podpowiedział. Ja nie zdążyłem poznać Karola jako rzemieślnika, przedsiębiorcy, nawet nie jako samorządowca, ale niewątpliwie poznałem go jako wielkiego dobrodzieja, człowieka, filantropa, jako dobrodzieja też Kościoła, dóbr Kościoła, które są nam powierzone. Dziękuję Tobie, Karolu, za niejedno mądre słowo, za postawę otwartą na każdego człowieka, za troskę o pokój na tej ziemi między nami, no i za, tak to jeszcze określę, pokazywanie, że każdy z nas może też czerpać Jezusa poprzez sakrament siostry i brata. Bo Bóg przychodzi do nas także w drugim człowieku. Gdy się nad nim pochylamy, spieszymy mu z pomocą, to komunikujemy Jezusa, który w tym człowieku do nas przychodzi i dzieje się zbawienie. Dziękujemy Ci za tę lekcję, zwłaszcza, drogi Karolu. I powiem krótko już tylko. Bóg Ci zapłać. Niech Ci Bóg zapłaci piękną miłością, którą Ty darzyłeś ludzi, a przez to i Boga samego. Do tych pięknych słów już tu wypowiedzianych z pewnością pan rektor, wielki przyjaciel Karola, pan rektor Nicieja, dopowie jeszcze po błogosławieństwie parę słów od siebie. Zachęcam, by pozostać. Śmierć Karola Cebuli 4 lipca tego roku wywołała poruszenie w elitach politycznych, gospodarczych i akademickich Opola. Podzielam opinię Krzysztofa Zyzika, naczelnego Nowej Trybuny Opolskiej, wyrażone w jego felietonie w dniu pogrzebu biznesmena, mecenasa kultury ze Strzelc Opolskich. I śmierć człowieka dobiegającego 90 trudno uznać za zaskakującą i niespodziewaną. Ale w wypadku Karola Cebuli było to kompletne zaskoczenie. Gdyż młodzieńczy wigor, niezwykła ruchliwość, fascynująca ciekawość świata, którą miał w sobie, eliminowała w jego otoczeniu jakiekolwiek myśli, że jest to osoba wiekowa, przekraczająca smugę cienia. Świadomość, że go nie zobaczymy już na salonach politycznych i gospodarczych naszego województwa, jest porażająca. Bo zapowiada, że ten świat, w którym się na co dzień obracał, podlega ogromnym zmianie. Otrunął za światy korowy ptak tego regionu. Mówi się często, że nie ma ludzi niezastąpionych. W tym wypadku widzimy, jak nieprawdziwe jest to twierdzenie. Karola Cebuli będzie w naszym mieście i województwie brakować. Jego odejście zuboży pejzaż naszego regionu, ale jego biografia powinna być ciągle przypominana i obecna w naszym życiu społecznym, bo stanowi ona przykład, jak można mądrze żyć,
jak osiąga się autorytet, i to w tak wielu środowiskach różnych, oraz jak zdobywa się ludzki szacunek, uznanie i wysoką pozycję materialną. Droga, jaką przeszedł w swoim długim życiu Karol Cebula, może stanowić fascynującą kanwę barwnego, wielowątkowego filmu biograficznego, bo jest to bowiem biografia chłopca ze Śląska, który przeżył koszmar czasu wojny, widział bezmiar cierpień ludzkich, a później już jako przedsiębiorca z wielką umiejętnością przekraczał rafy biurokratycznych absurdów w polskiej gospodarce i doszedł do pozycji, która zadziwiała otoczenie i nawet nie budziła zazdrości, co się w Polsce rzadko zdarza. Karol Cebula, urodzony w 1931 roku, wywodził się ze starej śląskiej, mieszczańskiej rodziny, której gniazdem rodowym są Gliwice. Jego ojciec Teodor Cebula, z wykształcenia ślusarz, całe życie zajmował się jednak biznesem. Był komiwojażerem. Prowadził sprzedaż dzieł sztuki oraz książek i na tym zrobił duże pieniądze. Był znanym działaczem polonijnym w Niemczech i uczestnikiem powstań śląskich. Miał wyraźne lewicowe poglądy i w młodości komunizował, wiążąc się z KPD. Czuł się jednak Polakiem i marzył, aby w tym czasie niemieckie Gliwice stały się kiedyś miastem polskim. Po dojściu Hitlera do władzy w 1933 roku rodzina Cebulów została poddana represjom. Skonfiskowano im okazałą kamienicę stojącą przy kanale Gliwickim oraz sklep wielobranżowy, które były ich własnością. Hitlerowcy nie mogli darować Teodorowi Cebuli, że ostentacyjnie demonstrował swą polskość. Trafił do więzienia, gdzie bez wyroku przesiedział 3 lata. Matką Karola Cebuli była gliwiczanka Józefina Bär. Mimo niemieckiego nazwiska była również polską patriotką. Zmarła przy porodzie i była w pewnym sensie ofiarą hitlerowskiego rozporządzenia, że w wypadku trudnego porodu, gdy było ryzyko śmierci dziecka albo matki, lekarz miał obowiązek ratować w pierwszym rzędzie dziecko. Noworodek przeżył matkę tylko 10 miesięcy. Teodor Cebula do końca swego życia uważał, że hitlerowcy zabrali mu ukochaną żonę. Małżeństwo Cebulów było bowiem wyjątkowo udane, dobrze sytuowane. Lata chłopięce Karola Cebuli przypadły na czas wojny i położyły się wielkim cieniem na jego młodzieńczej biografii. Przez całą wojnę uczestniczył do szkoły niemieckiej. Język polski znał tylko z domu. Zapamiętał z lat szkolnych zmasowane kilkadziesiąt samolotów alianckie naloty na Kędzierzyn Koźle, gdzie produkowano benzynę lotniczą. Od początku 1939 roku Armia Czerwona dzień po dniu wypierała ze Śląska przegrywających wojnę Niemców. 14-letni Karol był świadkiem 21 stycznia 1945 roku wejścia Rosjan do Gliwic i zajmowania przez nich poszczególnych dzielnic miasta. Widział, jak z sąsiedniego domu Rosjanie wyprowadzili z piwnic zgromadzonych tam mężczyzn i rozstrzelali. Przypadek zdecydował, że gdy Rosjanie znaleźli ukrywających się w piwnicy Karola i jego ojca, nie podzielili oni losu swych sąsiadów. W piwnicy tej bowiem ukrywał się również Ukrainiec, robotnik wywieziony na roboty przymusowe. On to powiedział o Cebulach Rosjanom, że to Polacy, życzliwi i pomagali mu w nieszczęściu. Informacje te szybko sprawdzono, a fakt, że Karol Cebula był przed wojną członkiem KPD, dało jego rodzinie chwilowe gwarancje bezpieczeństwa. Ojciec pragnął zabezpieczyć wyrosłego ponad wiek Karola, liczącego 185 cm wzrostu, przed wywózką w głąb Rosji, dopisał do jego metryki 5 lat i wpadł na przewrotny pomysł, aby wstąpił do oddziału Armii Czerwonej, który stacjonował w Gliwicach. W ten sposób Karol Cebula na półtora roku stał się czerwonoarmistą, pracującym na zapleczu frontu, jako pocztylion kursujący na trasie Gliwice, Wrocław, Legnica. W
Wiele wówczas widział, co działo się na Śląsku. Ogromne fale przesiedleńców, opustoszałe domy, miasteczka, watahy szabrowników, rabusiów, pełne dworce wygnańców, osadników, nieszczęście i szczęście, krew i łzy. Jego późniejsza biografia przypomina losy innych śląskich self-made menów, tak wybitnych jak choćby Karol Godula, król śląskich, śląskiego hutnictwa, czy Norbert Kwaśniok, fundator w Opolu pomnika Jana Dobrego. Śląskich przemysłowców, biznesmenów. Są to ludzie pracy organicznej. Biografie takich ludzi w Polsce są często pomijane, zapominane. O powstańcach się pisze ciągle, a ludziach, którzy tworzą dobra, budują szkoły, kształcą młodzież, stawiają pomniki, przechodzą bez echa. Nie ma nazw, ich nazwisk na ulicach, placach. W 1946 roku Karol Cebula został zwolniony z wojska, miał 15 lat i wspólnie z ojcem udał się do Głubczyc, gdzie znajdowała się w stanie nienaruszonym niemiecka fabryka bomb Avia. Teodor Cebula miał firmę rozbiórkową, która podjęła się przewiezienia 5 dużych hal Avii do Milowic koło Sosnowca. Po 5 miesiącach hale te zostały przewiezione. Stoją w Milowicach do dziś. Produkuje się tam butle gazowe. Karol wspólnie z ojcem nadzorował 30-osobową brygadę rozbiórkową. Tam w Głubczycach praktycznie uczył się kierowania firmą. Po powrocie do Gliwic podjął naukę w szkole, aby uzyskać świadectwo dojrzałości i praktyczny zawód technika budowniczego, budownictwa nadziemnego i podziemnego oraz specjalizację ślusarską i galwanizatorską. Zyskując zawód technika budownictwa naziemnego i podziemnego, Cebula podjął się różnych zadziwiających prac. Brał udział m.in. przy wznoszeniu gmachu operetki gliwickiej, będąc tam kierownikiem budowy. Budował też tzw. szybkościowce w Gliwicach na osiedlu Trynek. Był to czas wyścigu pracy i Karol Cebula, chcąc nie chcąc, uczestniczył w tych przedsięwzięciach, które miały na celu szybką budowę domów mieszkalnych. Stawiano dom dwupiętrowy w ciągu tygodnia. Z tym, że proces przygotowania do bicia rekordu trwał czasem pół roku. W Gliwicach uczestniczył również w odbudowie dużego gmachu Urzędu Miejskiego, stojącego tam do dziś. W 50 roku przeniósł się do Jeleniej Góry, gdzie stworzył biuro projektowe i zajął się przebudową sieci sklepów. W 1951 uczestniczył w odbudowie zabytkowego hotelu Śnieżka w Szklarskiej Porębie. W 1952 związał się z Wrocławiem, z przedsiębiorstwem wiertniczym wykonującym studnie głębinowe. Prowadził wiercenia w Wałbrzychu, Legnicy, Nysie. Miał swój udział w odtworzeniu ogromnego dachu nad katedrą Nyską. Współpracował wówczas z wybitnym architektem Pluwaczem. W 1953 roku związał się ze Strzelcami Opolskimi i rozpoczął działalność na własny rachunek jako właściciel firmy. Początkowo zajmował się wierceniem studzień głębinowych i ustalaniem, gdzie takie studnie można wiercić. Później rozpoczął produkcję zabawek metalowych i stworzyw sztucznych. W 1958 roku powołał zakład ślusarsko-tokarski, który przez kilkadziesiąt lat świadczył usługi na eksport, bo to była rzadka w tym czasie produkcja w PRL-u. Po zmianie systemu politycznego w Polsce u schyłku lat 80. powołał do życia spółkę Intersilesia w Strzelcach Opolskich. Spółka ta trudniła się pierwotnie transportem międzynarodowym, później importem napojów bezalkoholowych oraz chemii gospodarczej. Następnie rozpoczął produkcję kosmetyków, artykułów chemii gospodarczej, stając się z czasem znaczącym producentem na rynku polskim i zagranicznym. Na przełomie lat 80., 90. naszego XX wieku był bardzo aktywnym działaczem Stronnictwa Demokratycznego. Miał swój udział w zawarciu historycznej koalicji Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego i NZZ Solidarność, która utorowała drogę do premierostwa Tadeuszowi Mazowieckiemu. Był jednym z architektów realizujących polityczny plan
wasz prezydent, nasz premier. W latach 89-91 był sędzią Trybunału Stanu i delegatem Polski na Międzynarodowe Organizacji Pracy w Genewie. W tym czasie spotkał się między innymi z kanclerzem Helmutem Kohlem, ministrem gospodarki RFN Martinem Begelmanem oraz premierem Bawarii Francem Józefem Straussem. Wystartował też w pierwszych wolnych wyborach do Senatu RP w 1989 roku, osiągając świetny wynik. Przegrał jednak z Edmundem Osmańczykiem. Wiadomo, żeby wówczas wejść do Senatu, trzeba było mieć zdjęcie z Lechem Wałęsą. Cebula takiego zdjęcia na swoim plakacie wyborczym nie miał i nawet o to nie zabiegał. A mimo to brakowało niedużo, aby obok Henryka Stokłosy był drugim senatorem, który nie skorzystał ze wsparcia Solidarności. W 1989 roku Karol Cebula został przewodniczącym Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka. Był też wydawcą pisma regionalnego Strzelec. Od lat 70. XX wieku Cebula miał ugruntowaną pozycję społecznika niezwykłej klasy i wrażliwości, który pracował na rzecz własnego otoczenia. Gdy wykumulował zarobione pieniądze, stał się niewątpliwie jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. Cebula nigdy nie dbał o własne bogactwo, a mimo to jego konto bankowe mogło imponować. Umiał się dzielić swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi, a zdarzało się, że je rozdawał. Kupował obrazy artystów, wysoko podbijał stawkę na aukcjach charytatywnych, fundował stypendia dla studentów i młodych pracowników naukowych uczelni opolskich, wspomagał finansowo komitety wyborcze kandydatów na posłów i senatorów opolszczyzny, których cenił za działalność i pomysłowość. Włożył pieniądze na wsparcie domów dziecka, Związku Emerytów, Polskiego Czerwonego Krzyża, Związków Kombatantów, szpitali, domów pomocy społecznych, klubów sportowych, straży pożarnej. Wspierał finansowo Teatr Nowy w Warszawie, Teatr Lalek w Opolu, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie, Filharmonię Opolską, Teatr Kochanowskiego w Opolu, Towarzystwo Przyjaciół Śląska w Warszawie, Uniwersyteckie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Zabytków Śląska Opolskiego. Był przyjacielem artystów i polityków. Znana była jego przyjaźń z Adamem Hanuszkiewiczem, Kazimierzem Kucem, profesorem Marianem Zembalą i wieloletnią senator Dorotą Simonides, której działalność parlamentarną bardzo wysoko cenił. Wielokrotnie doświadczyłem bezinteresowności i pomocy Karola Cebuli. Gdy w roku 1996 zostałem po raz pierwszy rektorem Uniwersytetu Opolskiego, natychmiast po objęciu przeze mnie tej funkcji zjawił się w rektoracie z pytaniem, czym mogę ci pomóc? I od początku stał się wyrazistym budowniczym prestiżu Uniwersytetu naszego. Pragnę tu podkreślić z całą mocą, że bez pomocy Karola Cebuli wzgórze uniwersyteckie w Opolu z jego pomnikami, wyposażeniem wnętrz, zabytkowe meble miałoby na pewno inny kształt. Na te, jak się wówczas w mieście mówiło, fanaberie rektorskie nie było pieniędzy. Nie można było wziąć z kasy uczelni, a miasto i województwo było na to kompletnie głuche. Mogli dać pieniądze na jakąś książkę, na konferencję, sesję naukową, na catering, ale na pomnik, na ładny mebel? Nigdy. I wtedy sięgał po swoje finanse Karol Cebula. I dodatkowo szukał dla tej sprawy sponsorów wśród biznesmenów. Obraził się, gdyby to usłyszał, ale ja to powiem. W sumie na samo tylko wzgórze uniwersyteckie wydał około 1 000 000 złotych ze swojej kieszeni. To on sfinansował budowę pomników Agnieszki Osieckiej, Czesława Niemena, jeden w Opolu, drugi w Strzelcach Opolskich, Jerzego Grotowskiego, Marka Krechuty, Jerzego Wasowskiego, Jeremiego Przybory, Jonasza Kofty oraz Wojciecha Młynarskiego. Mieliśmy teraz, pracowaliśmy nad tym w planach, jeszcze wzniesienie pomnika Wojciecha Kilara, naszego doktora honoris causa. Nie wiem, jak to będzie.
Był też fundatorem pomnika Pieta Śląska, bardzo oryginalnego w Strzelcach Opolskich, poświęconego ofiarom wojen i przemocy. Pomnik ten odsłonięto 8 maja 2008 roku, w 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Był też fundatorem renowacji figury Jesień stojącej w kompleksie 4,5 roku na Wzgórzu Uniwersyteckim, a także renowacji figury Chrystusa Salwatora stojącego przy kaplicy świętego Wojciecha w Opolu. Za swoją działalność gospodarczą, społeczną Cebula był wielokrotnie wyróżniany. Otrzymał między innymi platynowy laur umiejętności i kompetencji, złotą spinkę, bardzo prestiżową nagrodę Nowej Trybuny Opolskiej. W 2003 roku został wyróżniony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Waldemara Dąbrowskiego tytułem mecenas kultury i nominowany do statuetki lidera polskiego biznesu. Nie sposób wymienić wszystkich ważnych faktów z biografii i zasług Karola Cebuli, ale nie można pominąć jego niezwykłej, aktywnej roli w ostatnich 4 latach na rzecz powołania Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Opolskim i przekonania do tej idei opolskich biznesmenów i samorządowców. Wiele czeków dzięki jego działalności wpłynęło na konto tej pięknej, szlachetnej idei. Był człowiekiem zawsze skłonnym do gestów dobroci, filantropem sięgającym do swego portfela, gdy tylko wymagała tego zaistniała sytuacja. Szczyciłem się przyjaźnią z Karolem Cebulą. Miał wielu przyjaciół. Wielu z nich jest tutaj na tej uroczystej mszy. Myślę, że mogę powiedzieć w waszym imieniu. Odleciał w zaświaty kolorowy ptak tej śląskiej ziemi. I będzie go nam zawsze brakowało. Ale spoczywa nas wielki obowiązek pamięci o nim i o jego czynach. Pamięci o nim i o jego czynach. Dziękuję za uwagę.